Witam Państwa serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się w ogóle, że jestem tutaj w Łodzi drugi raz w tym miejscu. Patrzę z radością na to, co bracia tutaj robią i też na was na Eucharystii. Widać, że tu jest dużo takiego życia, czego być może nie ma w innych miejscach, kiedy ludzie już się trochę oswoili, a tutaj myślę bardzo, to jest takie żywotne i oby tak dalej było. Mamy się zająć podczas nie wiem, wykład to może jest za dużo powiedziane. Też zawsze mam problem z tą formułą szkoły wiary, bo nie wiadomo, czy to ma być bardziej konferencja, czy wykład, co to tak naprawdę jest. Tym bardziej, że Państwo są tutaj zróżnicowani, pewnie pod względem trochę wieku, i wykształcenia i jakiejś wiedzy na różne tematy, więc zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że dla jednych to jest bardziej, może rzeczy bardziej oczywiste, takie, które, które już wiedzą, dla innych może coś nowego. No ale. Ja sobie to spisałem trochę, takie notatki, więc w większości raczej będę czytał. Mam nadzieję, że to nie będzie ze szkodą dla odbioru, ale tylko po to, żeby to było bardziej uporządkowane. Mam nadzieję, że przez to będzie to chociaż troszkę bardziej uporządkowane. Więc tytuł tego, tytuł tego wykładu jest, gdzie kryje się diabeł, walka duchowa według ojców pustyni. <laughs> Zasadniczo. To, co powiemy na temat walki duchowej, zaraz też powiem w jakim aspekcie, to dotyczy przede wszystkim ojców, ojców Pustyni. Tutaj już ktoś pytał przed wykładem jedna z pań, czy to tylko ojców pustyni, więc odpowiadam zasadniczo tylko. Możemy sobie potem spróbować się zastanowić, jeśli będzie taka potrzeba ogólnie nad, nad tym, czym jest, czym może być dzisiaj walka duchowa. Myślę pojęcie bardzo ważne w teologii i trochę zmarginalizowane. Generalnie o tym się dzisiaj nie mówi, ponieważ. To psychologia jest raczej w modzie i wszystkie terapie i, i środki farmakologiczne, które mają człowiekowi pomagać, i myślę, że to także ma przełożenie na nasze życie z Panem Bogiem, na życie wiary. Natomiast nic nigdy nie zastąpi tego, co jest tak bardzo kluczowe w życiu z Panem Bogiem zmagania się osobistego. Będę się w tym, w tym wykładzie odwoływał bardzo, bardzo wiele, przede wszystkim do jednego z ojców pustyni, do Ewagriusza Spontu. Takiego mnicha, który żył w IV wieku, zmarł w 399 roku. Postać bardzo niezwykła, zwany filozofem na pustyni, bardzo wykształcony, który jednak wybrał życie na pustyni w Egipcie i był pierwszym, który zaczął pisać, zaczął spisywać doświadczenie ojców, a jednocześnie dodał do, do tego swoje własne studia, które wcześniej odbył. I on, właśnie mając do dyspozycji tą wiedzę i te środki, które Miał w IV wieku stworzył niezwykłą antropologię. To, co mówił o człowieku, jeśli się czyta jego teksty, o psychice czy o psychologii w ogóle, jest naprawdę niezwykłe i nawet są pewne studia porównawcze, tekst studia psychologów XX-wiecznych, którzy z wielkim zdumieniem pochylali się nad tekstami Ewagriusza, odnajdując tam wiele intuicji, już u niego sformułowanych może jeszcze nie tak. Nie tak precyzyjnie, nie tak szeroko tych takich intuicji, do których dochodziła psychologia dwudziestowieczna. A więc dwa słowa najpierw na temat Ewa Griusza Urodził się w 345 roku. Tak jak wspomniałem, jego pisma wskazują na to, że był bardzo wykształconym człowiekiem. Studiował prawdopodobnie w Cezarei Kapadockiej, w czasie gdy biskupem tam był Bazylii Wielki, inny znany ojciec Kościoła. No, jak Państwo pewnie wiedzą albo nie, IV wiek to jest Złoty Wiek Ojców Kościoła. To jest ten naj najbardziej niezwykły wiek. Gdzie właśnie Ewagliusz, i Bazylii, i Grzegorz z, z Nazjanzu, i cały szereg innych genialnych myślicieli, teologów, którzy na trwałe zapisali się na kartach teologii myśli chrześcijańskiej. Po śmierci Bazylego Ewagliusz udał się do Konstantynopola, gdzie biskupem z kolei był Grzegorz z Nazjanzu. Nazywano go, tak jak wspomniałem, filozofem na pustyni, albo pierwszym mnichem teologiem. Ciekawe jest, że w kościele koptyjskim i ormiańskim jest czczony jako święty. Z testamentu Grzegorza z Nazjanzu możemy się dowiedzieć, że Ewagiusz był jego wiernym uczniem, przez niego został wyświęcony na diakonia, gorliwie także oddawał się kaznodziejstwu. Później przebywał w Jerozolimie, między innymi na Górze Oliwnej, w klasztorze, gdzie złożył przyrzec przyrzeczenia mnisze. W 386 roku przyjął habit, a następnie udał się do Egiptu, do osady mnichów. Z czasem tam stał się najpierw uczniem, potem sam mistrzem, takim abba, do którego inni przychodzili poradę. Spędził na pustyni kilkanaście lat, zmarł w 399 roku. Tu jeszcze wspomnę to, co powiedziałem troszkę, że ten czwarty wiek był czasem bardzo intensywnym w życiu Kościoła. Pustynie stawały się miejscem pracy intelektualnej. O ile trochę wcześniej, to pierwszy ten protoplasta życia na pustyni, Antoni, pustelnik, i cały szereg innych ludzi, zazwyczaj to byli ludzie prości, niewykształceni. O tyle właśnie w IV wieku, a się jest najlepszym tego przykładem i wyrazem, pustynie także ożywają intelektualnie są miejscem także teologicznych sporów mnisi zaczynali się pasjonować teologią i także zaczęli uczestniczyć w różnych debatach teologicznych. I Ewagriusz znakomicie pokazuje właśnie tą jedność życia intelektualnego i duchowego, że nie ma tutaj żadnej sprzeczności, że ktoś może żyć na pustyni, może być mnichem, może żyć w sposób bardzo prosty i surowy, w głębokiej zażyłości z Panem Bogiem, a jednocześnie, jednocześnie odbywając głębokie poszukiwania intelektualne, teologiczne, czyli że Tutaj w jego, w jego życiu bardzo pięknie widać tą syntezę życia duchowego, życia intelektualnego. Jeszcze dwa słowa na temat samego ruchu monastycznego. Miał kolebkę w Egipcie, skąd rozprzestrzenił się na całą Azję Mniejszą, później na zachód. Na początku V wieku, tak się podaje, w Egipcie żyło, chociaż tutaj trudno o takie ścisłe, o precyzyjne liczby, od 5 do 7 tysięcy mnichów to był ruch masowy, który obejmował wszystkie stany. Co doprowadziło do tego ruchu? Doprowadziło do tego przede wszystkim odczytanie życia Jezusa przez takie można powiedzieć okulary ascetyzmu. Życie ascetyczne trwające przez, właśnie przez całe życie człowieka, zwano białym męczeństwem. Ci, którzy wychodzili na pustynię świadomie decydowali się na taką formę ascezy właśnie Takiego białego męczeństwa, ponieważ to już był ten czas po prześladowaniach, kiedy yy, największe prześladowania zasadniczo Kościół miał za sobą. Mnich miał być świadkiem męczeństwa, a pustynia była miejscem wybrania i miejscem właściwego sposobu życia z jednej strony, natomiast z drugiej była właśnie postrzegana jako teren niebezpieczny, szczególny teren kuszenia i walki ze złem. Tutaj myślę, że duży wpływ przede wszystkim wywarła myśl, yy, czy też. Doktryna y, starożytnego Egiptu: y, pustynia jako miejsce zmarłych, pustynia jako miejsce y, niebezpieczne. Więc z jednej strony jak, są jakby takie dwa wymiary. Z jednej strony, pu, ojcowie pustyni, znaczy można było uznawać pustynię jako pewien raj. Tutaj y, trzeba by się odwołać do tego fragmentu z Ozeasza, kiedy y, Bóg Jakwe mówi chcecie wyprowadzić na pustynię, aby mówić do twojego serca, czyli jakby jedna taka intuicja jako miejsce właśnie kontemplacji i spokoju, ale z drugiej strony jako świadoma decyzja, że to jest miejsce walki i zmagania się. I to jest ważne, że motywem pójścia tych ludzi na pustynię nie była pogarda dla świata, że oni uciekali gardząc światem i tylko i wyłącznie tym życiem światowym, ale przede wszystkim była miłość do Boga, miłość do Chrystusa. A zatem w centrum, mimo że my o tym będziemy mówić, nie jest walka duchowa. W centrum jest sam Bóg, Chrystus, którego oni pragną naśladować. I dlatego świadomie wychodzą na pustynię, aby także walczyć z pokusami. Jak wyglądało też króciutko życie tych mnichów na pustyni? No oni zasadniczo zamieszkiwali jakąś opuszczoną chatę, budowlę, często jakiś grobowiec, który gdzieś tam można było spotkać na pustyni. Ich, prac, ich życie wypełniała praca, z czego czerpali środki do życia i jeszcze dawali jałmużnę. Żyli naprawdę bardzo prosto i ubogo. Oczywiście bardzo dużo się modlili. Było to życie proste, skromne, bez żadnych ornamentów. W centrum zgromadzenia mnichów był ojciec duchowny zwany Abba. To był taki doświadczony mnich, który, do którego inni przychodzili poradę. I właśnie jest zbiór taki tych, niektórzy pewnie znają, słyszeli, czytali, Apoptegmatów Ojców Pustyni. I tam są te wszystkie opowieści Abbów. Jest jeden abba, drugi abba, abba pojmen, abba, właśnie ewangeliusz, i tak dalej, do którego w formie takich krótkich sentencji, gdzie y, przychodzą jakiś młodszy zazwyczaj mnich, albo jakiś człowiek przychodzi po jakąś radę i mówi: Abba, co mam zrobić? No i abba wtedy odpowiadał. Więc w centrum był abba, do którego inni przychodzili po radę. Y, I te słowa, które on wypowiadał, oczywiście to była tradycja ustna. Na początku tego nie spisywano. Tylko przekazywano ustnie, dopiero później zaczęto to spisywać, i świadectwem tego są właśnie wspomniane przeze mnie apophtegmaty ojców pustyni. Pierwszy zbiór takich świadectw jest kolekcja alfabetyczna, kolekcja systematyczna, spisanych właśnie tych krótkich sentencji. W Agriuszu właśnie się mówi, że on, oprócz tego, że właśnie miał to wykształcenie, z jednej strony to z drugiej też zebrał. Jakby przetrawił i napisał o tym to doświadczenie, tą, tą tradycję ustną, która była przekazywana. Co nas może fascynować, bo być może to się wydaje taki świat bardzo odległy w tych mnichach, myślę, że może fascynować przede wszystkim jedność życia i nauki, naprawdę autentyczny radykalizm ewangeliczny, a przy tym taka pokora, że oni się naprawdę nie wynosili ponad innych. Nie czuli się lepsi od nikogo, nie, nie mieli takiego poczucia, że ich forma życia naprawdę jest lepsza. Po prostu taką formę wybierali, taki radykalizm wybierali i starali się tym żyć naprawdę całym sobą. Nie rozwinęli ojcowie pustyni jakiegoś swojego systemu duchowego. Tak jak już wspomniałem, no nie pisali tekstów. Dopiero Ewagriusz jest kimś, kto spisuje teksty. Ich nauka to, jest, to są właśnie te pojedyncze słowa i sytuacje. I ich celem było to, co najważniejsze dla każdego człowieka wierzącego, zbawienie. Y... Ćwiczenia, które stosowali, były właśnie bardzo proste. Często ich modlitwa wyglądała tak, że to było powtarzanie jednej frazy całe życie. Na przykład Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. To jest potem też ta tradycja modlitwy jezusowej, która się będzie przewijać przez historię chrześcijaństwa. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną w takiej krótszej formie. Czy Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. Czy jakąś inną frazę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Na przykład. Albo maranata. To też później w historii duchowości będzie gdzieś odżywało, zwłaszcza w Kościele Wschodnim. Y dla mnicha ważny był cel, zjednoczenie z Panem Bogiem, a nie technika. I dlatego istotne dla nich było życie w nieustannej obecności Boga. Jest jeszcze ciekawa taka rzecz, że jak się czyta te apoftegmaty ojców pustyni, to jest pewna taka ich skrytość, że oni niechętnie jakby opowiadają o swoim doświadczeniu, doświadczeniu życia z Bogiem. Nie mieli w sobie czegoś takiego, takiej wylewności, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach mistycznych. Nic z tego u nich nie ma. Natomiast jest pewna skrytość, jakby właśnie chowali tą miłość do, do Boga. Teraz, jeśli chodzi o samą już walkę duchową. Najpierw trzeba by było powiedzieć takie, podsta takie podstawowe stwierdzenie, że Życie każdego chrześcijanina jest w pewien sposób walką duchową. Każdy z nas się zmaga. Więc jest to zmaganie z jednej strony z sobą samym, z pewnymi słabościami naszymi, ale także jest to zmaganie z szatanem. Paweł w liście do Efezjan mówi takie słowa, które też były bardzo ważne w tym nurcie duchowości. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom. Przeciw władcom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Efezjan 6:12. Ten tekst nie pozostawia wątpliwości co do tego, że życie człowieka wierzącego jest walką, jest zmaganiem. I w związku z tym droga do doskonałości wiedzie przez krzyż, i nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez krzyża. I dlatego postęp duchowy, i myślę, że ojcowie pustyni znakomicie to rozumieli, zakłada pewną też ascezę i umartwienie. W zasadzie wszyscy autorzy duchowi, y, mówiąc o życiu duchowym, wskazują, że ono jest pewnym procesem, właśnie, że są pewne etapy. To później teologia duchowości będzie to precyzyjnie, y, precyzyjnie opisywać, chociaż Ewagriusz. Y, nie wiem, czy jest pierwszy, na pewno jest jednym z pierwszych, który te etapy opisuje. On mówi o takiej drodze do Boga i to jest praktykę, praktyka estetyczna, fizykę, czyli fizyka, kontemplacja bytów stworzonych i później jest jeszcze teologia, czyli kontemplacja Boga samego, kontemplacja Trójcy. Tak naprawdę to jest bardzo podobne do tego, co później będą różni autorzy duchowi podejmować, troszeczkę zmieniać. To, co mamy chociażby u Jana od krzyża i innych. Ewagriusz też w ten sposób opisuje drogę do Boga jako pewien proces. A więc stan człowieka, który wyrusza w drogę i dochodzi do pewnego etapu, się zmienia. To, to już nie jest taki sam człowiek. Papież Jan Paweł II w Vita Consecrata, w adhortacji zwrócił też uwagę na to, żeby szukać tych praktyk ascetycznych. Mówi tam takie słowa... Należy także odkryć na nowo praktyki astetyczne typowe dla duchowości, dla duchowej tradycji Kościoła. Były one i nadal są bardzo skuteczną pomocą w dążeniu do prawdziwej świętości. Asceza przez to, że pomaga opanowywać i korygować skłonności ludzkiej natury zranionej przez grzech, jest niezbędnie potrzebna. No i teraz można by zapytać, gdzie szukać tych praktyk ascetycznych. No i dlatego tutaj Między innymi dlatego pochylamy się nad Ojcami Pustyni, ponieważ dlaczego właśnie? Już trochę o tym żeśmy sobie powiedzieli, ale to jest też proszę zobaczyć. To są te pierwsze wieki, gdzie jest żywa jeszcze tradycja przekazu, także ustnego, yy, gdzie właśnie pewne, yy, pewna tradycja, pewne słowa. Są przekazywane z człowieka na człowieka, z pokolenia na pokolenie. I to są tak naprawdę pierwsi ludzie na taką szerszą skalę, którzy uprawiają ascezę, którzy zmagają się na pustyni. Tak jak powiedziałem, dla, dla mnichów cel był jeden: Bóg. Pytanie było takie: jak do Niego dotrzeć? Czyli jak w konkretnym życiu, takim jakim ktoś żyje. Odnajdywać tą Bożą Obecność. I stawiano sobie fundamentalne pytanie: po prostu, jak się zbawić? I tutaj ten Antoni Pustelnik, pierwszy, który wyszedł na pustynię. Takie są przywoływane jego słowa. Święty abba Antoni powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? Bardzo charakterystyczne i znamienne sformułowania. Panie, chcę się zbawić. Po drugie, myśli mi nie pozwalają. Co mam zrobić w tym utrapieniu? Ciekawe, jeśli by to zestawić w tym momencie z Ewagriuszem z Pontu, który żył trochę później, on mówi takie słowa jednym z, z jednym z swoich tekstów. Mówi tak: Początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Proste, ale genialne. Jeśli chcesz wyruszyć na drogę ku Panu Bogu, musisz też skonfrontować się ze sobą musisz poznać samego siebie. A więc bardzo istotna wskazówka, która płynie od ojców pustyni. Teraz parę słów na temat samej ich, samej ich demonologii. Tradycja duchowa porównała ascezę do walki, do bitwy przeciw nieprzyjaciołom duszy. W traktacie Praktikus, czyli ten o praktyce astetycznej Ewagriusza, pojawia się bardzo dużo takich metafor i obrazów, które dotyczą walki, ale nie tylko u niego. Mnich musi, być, musi przede wszystkim walczyć z nieprzyjaciółmi albo walczyć z przeciwnikami i dużo jest takich sformułowań u Ewagriusza. A więc walka duchowa jest czymś niesłychanie istotnym. Podobnie jest u innych, na przykład, chociażby u Jana Kasjana. Który jest dużo bardziej znany, był bardziej znany na zachodzie od Ewagriusza, ale tak naprawdę bardzo dużo czerpie od Ewagriusza. To było między innymi spowodowane tym, to taki mały tylko margines tutaj, że niektóre, jak wiadomo, były niektóre tezy orygenesa, zostały potępione. A Ewagriusz bardzo mocno korzystał też z Orygenesa. I on ma w swoich pismach dużo takich właśnie fragmentów, do których, mówiąc brzydko, się zaczęto przyczepiać. I dlatego też Ewagriusz był trochę mniej znany. Ale to było tak, że, że na przykład bardzo wiele jego tekstów czy traktatów krążyło tylko na przykład pod innym imieniem i były czytane. A więc walka duchowa. Ewagrysz powie tak, nie można zdobyć mądrości bez walki. Stąd też właśnie asceci są y, nazywani ci, którzy walczą albo walczący. Kim są w takim razie demony, y, według, y, według ojców pustyni, według Ewa, Ewagriusza? Przede wszystkim warto powiedzieć na początku taką rzecz, że y, to demony są takimi siłami w człowieku, których nie sposób wyjaśnić, może źle powiedziałem, nie tyle w człowieku, czyli tylko które człowiek może doświadczyć, których nie sposób wyjaśnić z punktu widzenia psychiki czy psychologii. Jeśli mówimy o walce duchowej, o walce z demonami, to mówimy o czymś bardzo realnym i bardzo konkretnym. Bowiem to warto podkreślić, nie są to stany psychiczne. Tu jest oczywiście cały problem też. Jak mówić o pokusie, o walce duchowej, jak mówić też o szatanie. Myślę, że to ewentualnie na końcu możemy sobie jeszcze parę uwag do tego dodać, bo zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że zbytnio będziemy demonizowali. No i zasadniczo ten nasz wykład też można tak potraktować, że zbytnio demonizujemy, a bardzo mało mówimy o Panu Bogu, ale czasami tak trzeba. Tym bardziej, że o tej rzeczywistości, jaką jest zły duch, dzisiaj w Kościele się zasadniczo nie mówi. Dlaczego to już jest inna jakby sprawa. A więc demony są niewidzialne, ale mogą oddziaływać na człowieka. I ojcowie mówią, jak mogą oddziaływać? W różny sposób, na przykład poprzez obrazy senne, poprzez wyobrażenia, poprzez wspomnienia, poprzez fantazje, a przede wszystkim poprzez myśli. Yy... To Ewagriusz bardzo ma fajne takie sformułowanie. Mówi, że demony nie mają bezpośredniego dostępu do człowieka, tylko się podczepiają pod myśli, które, człowiek, które gdzieś się w człowieku pojawiają, aby poprzez to wpłynąć na samego człowieka. A więc, co ojcowie pustyni dokładnie mają na myśli, mówiąc o demonach? Tu jest też taka sprawa, że jeśli się czyta ich teksty, to oni zamie używają zamiennie pojęć myśl i demon. To znaczy trudno precyzyjnie pokazać, kiedy jeśli oni mówią o myśli, to jest to myśl, a kiedy może to być właśnie demon, jakiś, jakieś działanie złego ducha, a kiedy jest inaczej. Oba stanowią jakby dla nich jedną rzeczywistość, ale dlaczego? Ponieważ dla nich, według nich, za myślami ukrywają się demony. A walka z demonami jest dla człowieka walką z jego skłonnościami do pokus, które atakują jego namiętność, emocjonalność, czyli tę całą psychikę. Natomiast same myśli, z którymi mnich walczy, są to wyobrażenia, tak można powiedzieć, wyobrażenia i pojęcia o treści racjonalnej, oraz bardziej ogólnie to są zamiary, plany, intencje, pragnienia, pomysły, uczucia, motywy, nastroje czyli wszystko to może się. Kryć pod, pod pojęcią myśli, kiedy ojcowie o tym mówią. I zazwyczaj są one nieuświadomione, pojawiają się w nieoczekiwanych momentach i kierują postępowaniem człowieka. To jest bardzo ciekawe, właśnie. Tu wychodzi ich znajomość człowieka. W jednym z tekstów Ewagriusz powie coś takiego, że bardzo wiele rzeczy jest człowieku ukrytych i nieświadomych, dopiero pokusa, kiedy przychodzi, jakby wydobywa to na wierzch. To jakieś można by. Jak ktoś by był bardzo dociekliwy, czy ten mógłby się doszukiwać jakichś początków psychologii głębi, myślę, że nic w tym, nic w tym, nic w tym znaczeniu, ale bardzo ciekawa obserwacja, że wiele rzeczy jest człowieku ukrytym, proszę powiedzieć, to jest czwarty wiek i normalnie człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy, dopiero pokusa, która przychodzi jakby to obnaża. Ważne jest, żeby powiedzieć w ten sposób, że pojęcie walki z demonami to jest przede wszystkim wypowiedź teologiczna dotycząca zbawienia człowieka. Tak jak powiedzieliśmy sobie, że mnich świadomie podejmuje walkę z demonem, opowiada się w świecie za dobrem, a przeciw siłom ciemności czy przeciw szatanowi, opowiada się po stronie Chrystusa, dla którego pragnie walczyć. I dlatego też to ich życie w ten sposób nabiera cech apostolskich i misyjnych, że oni się czują jako ci, którzy są apostołami Chrystusa. Tu tylko taki też mały, otworzyłbym nawias, współcześnie jak się, jak się określa pojęcie walki duchowej, to mówi się tak, że jest to proces usuwania wszystkiego, co człowiekowi przeszkadza współpracować z łaską na drodze życia duchowego. Myślę, że y, ojcowie pustyni mogliby się pod tym podpisać. Czyli pierwsza jest rzeczywistość łaski, którą Bóg daje człowiekowi, od której zależy jakby moja, moje życie w cudzysłowiu, czy owocność tego życia z Panem Bogiem. I wajka duchowa to jest wszystko to, co y, sprawia, że usuwamy te przeszkody, które temu mają. Przeszkadzać. To ciekawe jest, że można zarzucić, niekiedy się można spotkać z takimi zarzutami w stosunku do ojców pustyni, że oni bardzo mało mówią o łasce, że w ogóle prawie nie mówią o łasce, że to, że jest takie zmaganie, że właśnie trzeba się zmagać, tylko mówią o yy, właśnie walce człowieka, o trudach i tak dalej, i tak dalej, jak gdyby koncentrując się tylko na człowieku. Ale to nie jest prawda do końca, bo. Dla nich przynajmniej tak jak się czyta ich teksty, to rzeczywistość łaski tego, że Bóg jest pierwszy jest tak oczywista, że oni tak naprawdę po prostu o tym nie mówią. Ale jak się prześledzi ich wiele tekstów, to jasnym się staje, że nie podejmowaliby żadnej walki, gdyby nie mieli tej, tego poczucia, że Bóg jest pierwszy, że Bóg daje łaskę w ogóle, żeby się w jakiś sposób w jakikolwiek sposób zmagać. To oczywiście to pojęcie to pochodzi od Świętego Pawła. Tutaj mamy chociażby też taki tekst i obraz, który był bardzo ważny kuszenie Jezusa na pustyni. Chociażby do którego też się odwoływano Jezus jako ten, który wychodzi na pustynię, aby się zmagać z szatanem i zwycięża. Jeszcze taka uwaga, że tradycyjna nauka rozróżnia walkę z szatanem ze światem i z ciałem. I tutaj też mówiąc o pokusach, to też jest jakby ciekawy problem teologiczny. Ale mówi się tak, że właśnie na pewno teologia mówi tak, że nie każda pokusa musi pochodzić od złego ducha. Że tutaj też pokusą jest na przykład pożądliwość człowieka, chociażby. Jaki był cel duchowy walki duchowej mnichów, celem duchowym było oczyszczenie serca. Czyli tego, co jest w nas najgłębsze, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, i tu musimy trochę nasze, nasze wyobrażenia na temat serca jakby pozostawić, żeby zrozumieć, czym dla nich było serce. Nic nie miało serce z tego, co zazwyczaj dzisiaj się rozumie jako pewne, Przynajmniej w niektórych nurtach teologii coś bardzo takiego emocjonalnego, jako siedziba uczuciowości i czegoś takiego. Nic z tego nie było dla nich. Serce jako centrum człowieka, czyli w tym takim znaczeniu biblijnym, gdzie człowiek jest naprawdę sobą. Tu, oczywiście, są pewne niuanse terminologiczne, to nie chciałbym za bardzo w to wchodzić. Ewagiusz na przykład mówi, że człowiek jest tak zbudowany, że ma oczywiście ciało, czyli to jest soma, później ma duszę, czyli to jest psychę, czyli cały świat psychiczny, emocjonalny, a mówi, że tym, co najgłębsze w człowieku, to jest nóz. I to jest też inaczej powie niż Orygenes, bo Orygenes mówi o pneuma, czyli tym pierwiastku duchowym, najgłębszym w człowieku. A Ewagriusz, mimo że czerpał z Orygenesa, powie, że to jest nus, umysł, dokładnie jakbyśmy chcieli przetłumaczyć. Ale jemu chodziło o tą najgłębszą cząstkę człowieka, gdzie jest duch święty, gdzie jest trójca. I to jest znowu taki wątek, który później zostanie podjęty w historii, w historii teologii, w historii duchowości. Przez różnych mistyków będą mówić o dnie duszy, o iskierce duszy, ale tak naprawdę chodzi cały czas o to samo: o miejsce najgłębsze w człowieku, gdzie, które jest zamieszkane przez Trójcę Świętą. A więc, serce jako coś kluczowego w życiu, w życiu duchowym. Wizję Ewagriusza z pontu, całe zmaganie duchowe ma prowadzić właśnie do. Oczyszczenia serca, czy też właśnie u niego oczyszczenia umysłu. On mówi o czymś takim jak apateja, czyli beznamiętność, yy, który ma być celem wszystkiego tego zmagania, tej praktyki astetycznej, czyli tego zmagania, tej walki duchowej, tej praktyki, celem ma być właśnie apateja, czyli beznamiętność. I to nie jest w takim znaczeniu stoickim, takiej obojętności, ale właśnie jest to yy, Człowiek beznamiętny to jest człowiek prawdziwie wolny. Patos to jest namiętność, czyli chore przywiązanie do czegoś, a patos to jest beznamiętność. Czyli człowiek beznamiętny w wizji Ewagriusza to jest ktoś, kto jest, kto jest wolny, kto przede wszystkim wyzbył się tych wszystkich chorych przywiązań do różnych rzeczy, które, które nie pozwalają mu w pełni kochać do wszystkich złych przywiązań. Jeśli serce będzie rozpalone miłością do Boga, to złe myśli nie będą się w nim zatrzymywały. Tutaj mi się zawsze przypomina taki y, bardzo, y, bardzo ciekawy obraz do świętego Efrema. To jest y, ojciec, doktor, do, doktor kościoła, diakon, ale syryjczyk. Efrem, on daje taki obraz, porównuje serce do zupy i mówi tak, to jest takie myślę też praktyczne. Y, mówi tak, że jeśli serce będzie naprawdę rozpalone miłością, to będzie taką gorącą zupą. A on myśli złe, te wszystkie pokusy porównuje do much. I mówi, że jeśli zupa jest gorąca, to muchy żadne nie będą się zbliżały do niej. I mówi tak, jeśli serce jest rozpalone miłością, jeśli naprawdę płonie i kocha, to złe myśli i pokusy, nawet jeśli będą się zbliżały, to nie będą dotykały tego serca. Więc chodzi tak naprawdę cały czas o to, czy serce płonie miłością, czy też nie. I tu jest oczywiście no, w ich przekonaniu bardzo ważne, żeby prosić ducha świętego, aby to serce było nieustannie miłością rozpalone. I w tym pomaga właśnie asceza, czyli pewne ćwiczenia i pewien, yy, pewien wysiłek, i to też jest związane z pojmowaniem przez ojców pustyni walki duchowej. Jaki jest cel, jeszcze od innej strony teraz, można powiedzieć tak, że to jest panowanie tego, co duchowe, nad tym, co fizyczne. Tu jest gdzieś znowu, no oni Ameryki nie odkrywają z jednej strony, z jednej odkrywają, z drugiej nie odkrywają. No bo to jest to, co mówi Święty Paweł. O życiu według ducha i życiu według ciała, prawda? Że to są dwa wymiary życia, które są nie do pogodzenia. Albo żyjesz według ciała i wtedy spełniasz pożądania ciała, tak jak mówi Święty Paweł, albo żyjesz według ducha i wtedy jesteś poddany duchowi świętemu. A więc panowanie tego, co duchowe, nad tym, co fizyczne, chociaż. I tutaj też często były takie zarzuty stawiane wobec ojców pustyni. Myślę, że częściowo one mogą być zasadne, że oni deprecjonowali trochę rolę ciała. Że gdzieś tutaj pokutowało, no nie myśleli może wprost tak jak Platon, że to ciało jest więzieniem dla duszy, ale jakoś trochę deprecjonowali tą rolę, rolę ciała. Że ono jakby czasami tak wydaje się, czytając różne teksty, że jakby no nie jest takie ważne, albo że jest takim no złem koniecznym trochę. Dlaczego trzeba je za wszelką cenę yy, właśnie umartwić. Maksym Wyznawca, to już nie jest ojciec pustyni, ale trochę później powie takie słowa. Bóg sprawia wszystko w nas, do nas należy jedynie dobra dyspozycja woli. Teraz samo jeszcze pojęcie pokusy. Yy, najpierw no to państwa, ja bym sam zapytał. Każdy może się zastanowić chwilę, jak on rozumie pokusę i czym jest pokusa. Zawsze, jak sobie myślę o pokusie, to mi się przypominają słowa, nie wiem czy prawdziwe, czy nie, Oskara Wajda, który mówił, że najlepszym sposobem pozbycia się pokusy jest poddanie się jej. Ale myślę, że to nie jest na pewno wizja chrześcijańska. Ale jest, myślę, że to jest bardzo ważne pojęcie, dlatego że cały czas się z nim konfrontujemy. Że pokusa, proszę zobaczyć, w naszym doświadczeniu ona jest permanentnie obecna. Cały czas jest obecna. Czym w takim razie jest pokusa? No, jest to pewna podnieta, czy zachęta, czy bodziec do grzechu, coś co powoduje w człowieku pewien impuls, żeby człowiek chciał się zwrócić ku złemu. Tak bardzo opisowo. I występuje ta podnieta w formie jakiegoś pożądania. Że człowiek, nie zważając na takie dobro całkowite, też ostateczne, które Pan Bóg mu stawia, stawia dla niego, chce wybrać jakieś dobro cząstkowe i je absolutyzuje. Na przykład Ewagriusz powie tak, że na skutek grzechu pierworodnego człowiek w pewnym sensie się rozczłonkował, rozkawałkował. Ciało ciągnie w swoją stronę, duch ciągnie w swoją stronę. I dlatego następuje coś, co współcześni psychologowie by powiedzieli pewnie dezintegracja osobowości. Oczywiście oni tak nie powiedzą, ale chodzi o to, że walka duchowa ma zatem na celu to scalenie wewnętrzne człowieka, osiągnięcie jedności. Grzech, grzech pierworodny, ale także każdy inny grzech, powoduje rozczłonkowanie człowieka, że te elementy człowieka każde ciągnie w swoją stronę. I walka duchowa i praktyka estetyczna, w wydaniu Ewa ona ma na celu wewnętrzne. Jakby na powrót zintegrowanie człowieka, scalenie go. Ważne też, żeby myślę, zrozumieć ojców pustyni, też myślę, ojców kościoła, tak naprawdę, jest rozumienie tego terminu biblijnego, pokuszenie, peirasmos. To jest ten termin, który jest w modlitwie pańskiej, w modlitwie Ojcze Nasz, który występuje w wezwaniu: Nie wódź nas na pokuszenie. Jak to ojcowie interpretowali. Proszę zobaczyć, oni mówią tak, że nie musi to oznaczać tylko pokusy szatana, ale każdą sytuację, doświadczenia i próby, jakie mogą pochodzić, także od Pana Boga, który w ten sposób oczyszcza i wychowuje i dopuszcza pewne doświadczenia. No to jest dla nas taka rzeczywistość trochę tajemnicza i trochę bym powiedział, nawet często niezrozumiała, ale ojcowie pustyni mają tego świadomość, że Bóg w tej swojej pedagogii dopuszcza pewne trudne doświadczenia, dopuszcza także pokusę po coś. I ten, kto nie podlega próbie, nie może udowodnić wierności Panu Bogu. Klemens z Aleksandrii, mówiąc o prawdziwym gnostyku, czyli takim człowieku, który poznał Boga, mówi, że powinien Pana prosić, aby ten go wystawił na próbę. Mówi takie słowa: Panie, daj mi sposobność i wystaw mnie na próbę. Święty Augustyn, no też już nie ojciec pustyni, ale żyjący trochę później, w komentarzu do Psalmach, do Psalmów powie takie słowa. Pos proszę posłuchać. Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tu się Augustyn odwołuje do kuszenia Jezusa na pustyni i mówi tak: tak, Chrystus był kuszony przez diabła. W Chrystusie bowiem Ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało. A Tobie dał od siebie swoje zbawienie. Z Ciebie wziął dla, dla siebie śmierć, a Tobie dał z siebie życie. Od Ciebie przejął na siebie zniewagi, a Tobie dał zaszczyty. A więc od Ciebie wziął pokusy, a, a Tobie dał swoje zwycięstwo. Jeśli w nim jesteśmy kuszeni, to i w nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo uznaj, że to ty jesteś w nim kuszony i że w nim odnosisz zwycięstwo. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeli by jednak nie był kuszony, nie nauczyłby się sztuki zwyciężania w pokusie. Te i cały szereg innych tekstów pokazują to, co być może dla nas się może wydawać bardzo dziwne: sens pozytywny pokusy. Bo proszę zobaczyć, no nawet odwołując się do naszego doświadczenia, właśnie, że Pokusa nie musi mnie wprowadzić w grzech. Pokusa jest okazją do tego, żeby opowiedzieć się po stronie Boga, żeby y, doświadczyć na przykład tego, że Bóg się mną opiekuje, żeby być może po upadku doświadczyć tego, że bez Boga nie jestem w stanie nic uczynić. Tak jak mówi chociażby Jezus w Ewangelii w przypowieści o krzewie w innymi latoroślach. Bez mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. A więc to jest jakby jedna strona medalu, a z drugiej strony pokusa może być kuszeniem do zła, mówią ojcowie, i może pochodzić od złego ducha. Stąd to wezwanie, nie wódź nas na pokuszenie, trzeba wyjaśniać w świetle paralelnego wersetu, ale nas zbaw ode złego. Czyli jak się modlimy właśnie tą modlitwą Ojcze Nasz, to że oni to traktowali jakby łącznie, nie wódź nas na pokuszenie. Ale jednocześnie zbaw nas ode złego w rozumieniu, no, czy ten zły tutaj no, to chodzi przede wszystkim o złego ducha, chociaż nie tylko w ogóle jakiekolwiek zło, ale także o to zło, które jest złem osobowym i realnym, czyli złego ducha. A więc dzięki pokusom poznajemy lepiej samych siebie, a zarazem Boga, jego miłosierdzie i troskę o każdego człowieka. A jeden z apoftegmatów powie takie słowa: bez pokusy nie odczuwamy troski Boga o nas, nie uczymy się ufności dla Niego, mądrości ducha i nie umacniamy miłości Boga w duszy. Ewagiusz nawet powie takie słowa, że zabierz pokusę, a nikt nie będzie zbawiony. A zatem, tak jak powiedziałem, warto na pokusę także popatrzeć pozytywnie. Że jest to szansa, żeby opowiedzieć się po stronie Boga, żeby wybrać go po raz kolejny. Pokusa ma formę, tak jak powiedzieliśmy, też permanentną, to znaczy, że nieustannie jest obecna w naszym doświadczeniu i nawet wielka łączność z Bogiem nie wyłącza człowieka spod, spod ataku pokus. Tu jest te, taka tajemnicza rzeczywistość też. Yy, Doświadczeń różnych świętych, pewnie wielu z Państwa o tym słyszało, chociażby świętego ojca Pio, czy właśnie chociażby Faustyny, Marty Robę i całego szeregu innych, Tereski też w jakiś sposób, że matki Teresy także z Kalkuty, że człowiek, który jest w coraz większej zażyłości z Bogiem, jest jakby też, no właśnie, zły, jest coraz bardziej na niego rozwścieczony, czyli coraz bardziej też jest taki człowiek atakowany i kuszony. Ewagiusz powie takie słowa. Im większe postępy czyni dusza, tym silniejsi przeciwnicy przejmują ją we władanie. Myślę, że to pewnie też wypływało jak, w jakiś sposób z jego doświadczenia. No, to są trochę takie rzeczy też dla nas tajemnicze, zasłonięte że y, tak jak no nie wiem z tego co ja słyszałem przynajmniej że na przykład w życiu y, matki Teresy były takie sytuacje pod koniec jej życia że była wręcz atakowana fizycznie przez szatana to jest chociażby sytuacja Marty Robę, tej wielkiej świętej y, nieogłoszonej jeszcze, ale y, stygmatyczki, która przez wiele lat żyła tylko y, przyjmując eucharystię i była sparaliżowana, nie była w stanie się ruszać i są świadectwa na to, że chociażby jej spowiednik, który przychodził na przykład znajdował ją zrzuconą z łóżka na podłogę, poobijaną, posiniaczoną, drzwi były przysłonięte, na przykład szafą, ona nie była w stanie tego zrobić. A więc tu jest jakaś tajemnicza rzeczywistość, że no właśnie ta walka duchowa jest walką też ze złym duchem, i także no właśnie ciekawe świadectwo tutaj Ewagriusza i nie tylko, że im człowiek jest w większej zażyłości z Bogiem, tym to zmaganie jest coraz mocniejsze. Ja myślę, że na razie byśmy na tym sobie zrobili przerwę, dobrze? A potem będziemy, będziemy kontynuować. Jeśli jakieś się pojawią też pytania, niejasności, ja nie wiem, czy to mówię zbyt jasno, czy zbyt niejasno, czy może coś to proszę też jak coś to sugerować.